To jest kulka ryżu, jaką zrobiłem generalnie 3 dni temu. Trochę się zeschła, ale jak widać bardzo dobrze się odbija. Po 3 dniach ryż generalnie powinien spleśnieć. No, z tego co widzę, to tu żadnych oznak pleśni na tej kulce nie ma. Nie wiem, może jest z kauczuku, trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że ryż się tak zachowywać nie powinien. Można przeczytać na internecie, że ryż sprowadzany z Chin podobno jest plastikowy. No, czy ryż się powinien odbijać w ten sposób? Nie mam pojęcia, czy powinien się 3 dni zachowywać tak, że nie ma ani śladu pleśni. Ocencie sami.